W 1976 roku Krzysztof Zanussi zrealizował Barwy ochronne. To jeden z najbardziej znanych filmów reżysera. Są tacy, którzy uważają, że to jego najdoskonalsze dzieło. Pan chciał zostać na uczelni. To są chwyty, pani, że pan. Ja pana się nie pytam. Sława filmu nie dziwi, zważywszy, że stanowi on bardzo ambitną próbę zrealizowania dialogu filozoficznego językiem kina. A fabuła dotyczy świata akademickiego. Delegacja powinna być wybrana, a nie wyznaczana. Chyba tak będzie. Ale ja bym radził wybrać tego, kogo wyznaczyłem, będzie prosić. No masz. Rzecz dzieje się na jednym z obozów naukowych, gdzie grupa studentów językoznawstwa pracuje ze swoimi wykładowcami nad referatami, no i odbywa się pewien rodzaj konkursu, w którym zwycięży twórca najlepszego z referatu. Przedmiotem pracy było wyodrębnienie wraz z badaniem kwalifikacji syntaktycznej pojęcia zwrotu składniowego. I w tle tej sytuacji spotykamy dwóch najważniejszych bohaterów. To młody asystent Jarosław i starszy, już doświadczony docent Jakub. Ustalając zarazem hierarchię. Jarosław jest młodym idealistą. Wierzy, że pewne rzeczy da się załatwić między ludźmi, jeśli będzie się odpowiednio prawdomównym. Wierzy także, że świat zbudowany jest na rzetelnej hierarchii. Że tytuły naukowe, że funkcje społeczne przypisane są do ludzi, którzy generalnie jakoś na to zasługują, żeby być obdarzonymi tymi tytułami. Przecież chyba z tym przynajmniej pan się zgodzi, że ta pierwsza nagroda to zupełna miernota. O, i tak, i nie. Po drugiej stronie jest Jakub, cynik. Człowiek całkowicie wyzbyty złudzeń co do natury rzeczywistości, który za fasadą pięknych haseł widzi prawdziwe, ukryte intencje. Z tego wynika, że sama praca już się nie liczy. Liczy się, ale nie sama. Liczy się w kontekście. W jego spojrzeniu na świat jest coś ostrego, ale za tym wszystkim kryje się być może jakiś zraniony idealizm. Pański prorektor jest bajdakiem. Wykańczał ludzi różnymi metodami. Do profesury doszedł dzięki plecom i dalej wykańcza. Zanussi nie postrzega świata zbyt prosto. Próbuje ważyć rację. Może postać Jarosława wyda się zbyt prosta, jak na złożoną psychologię, do jakiej film aspiruje. Teraz to mówisz już jak zupełny głupiec. Ale już Jakub, na niego nie patrzymy jednoznacznie. Zanussi stawia pytanie, gdzie jest prawda, kim jest człowiek, czy jest tylko zwierzęciem, które za parawanem pięknych haseł zaspokaja swoje najniższe żądze, czy też w życiu ludzkim chodzi o coś głębszego. To pytanie tak postawione może się wydać nieco naiwne, ale Zanussi z cierpliwością przygląda się swoim bohaterom, sytuacji, którą kreuje. Wydaje się, że ten obóz naukowy to takie laboratorium, w którym możemy obserwować człowieka wrzuconego w pewną sytuację. Milicja, proszę otworzyć. Pani sobie otwórzcie. Warto zwrócić uwagę także na wątek prorektora, który w pewnym momencie wizytuje ten obóz naukowy. To postać groteskowa. Za jego sprawą Zanussi wprowadza do filmu także elementy komiczne. Obraz ten zalicza się do czołowych filmów kina moralnego niepokoju. No i z pewnością mamy tutaj jakiś rodzaj portretu społecznego. Zanussi, tak jak wielu innych twórców jego pokolenia, w tym mikroświecie akademii, pokazuje nam obraz całego społeczeństwa, zepsutego korupcją, przekupstwem, nierozliczonymi aferami, mechanizmami awansu, które dalekie są od premiowania realnych osiągnięć. Można zapytać, czy coś z tego filmu jest aktualnego dzisiaj. Postać grana przez Zapasiewicza jest nie tylko jakimś złośliwym duchem, jest także nauczycielem młodego asystenta. Dostałeś kopa. Ale nauczycielem, który zatruwa jego duszę. Nie pierwszy, nie ostatni. Piotr Garlicki nie stworzył chyba kreacji na tę miarę co Zapasiewicz. A jednak jego postać także przykuwa uwagę.
No i jest jeszcze Mariusz Dmochowski, jako wspomniany rektor Bolesław. Przepraszam, ścięte drzewo za cztery nogi stołowe. Barwy ochronne mają więc sporo walorów realizacyjnych. Ale pytanie, czy jest to film w pełni spełniony, czy zachował swoją aktualność, muszą rozstrzygnąć Państwo sami. Zapraszam na Barwy ochronne.